Dzisiaj spojrzymy na rozdział 10. Jest to historia, która od pierwszego wiersza tego rozdziału mówi nam o tym, że Achab miał 70 synów i oni mieszkali w Samarii. Jehu napisał więc list i wysłał listy i wysłał je do Samarii, do zwierzchników miasta, do starszych i do opiekunów dzieci Achaba. A w tych listach napisał tak: gdy ten list dojdzie do was, u których są synowie waszego pana i u których są wozy, konie, warowne miasta i arsenał, upatrzcie najlepszego i najodpowiedniejszego spośród synów waszego pana i posadźcie go na tronie jego ojca. I wstawiajcie się orężnie za domem waszego pana. I teraz jak zareagowali ci przywódcy miasta, kiedy otrzymali ten list od Jehu? Ale oni bardzo się przestraszyli i rzekli: oto dwaj królowie nie ostali się przed nim, to jakże my się ostaniemy? Wysłali więc podkomorzy, dowódca miasta, starsi oraz opiekunowie do Jehu takie oświadczenie: jesteśmy twoimi sługami, wszystko cokolwiek nam każesz, uczynimy. Nie odwołamy królem nikogo, ty sam uczyń, co uznasz za dobre. I werset 6 mówi, jak zareagował Jehu. Wtedy napisał do nich po raz drugi list następującej treści: jeżeli trzymacie ze mną i jesteście posłuszni mojemu rozkazowi, to zabierzcie głowę męskich potomków waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tej porze do Jezreel. A synowie królewscy w liczbie 70 mieszkali u możnych miasta, którzy ich wychowywali. Gdy więc nadszedł do nich ten list, pojmali synów królewskich, zabili wszystkich 70, włożyli ich głowy do koszów i wysłali do niego do Jezreel. A gdy przyszedł posłaniec i doniósł mu, przyniesiono głowy synów królewskich. Jehu rzekł: ułóżcie je w dwóch rzędach u wejścia bramy aż do rana. Rano zaś wyszedłszy, przystanął i rzekł do całego ludu: wyście niewinni, to ja uknąłem spisek przeciwko mojemu panu i zabiłem go. Lecz kto pobił tych wszystkich? Wierzcie więc, że nie pozostało niespełnione żadne ze słów, które wypowiedział pan przeciwko rodowi Achaba, i że to pan uczynił to, co wypowiedział przez swego sługę Eliasza. Po czym Jehu kazał pozabijać wszystkich pozostałych jeszcze z domu Achaba w Jezreel oraz wszystkich jego dostojników, powierników i kapłanów, tak, iż nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Następnie wyruszył i udał się do Samarii. W drodze zaś, gdy był w Bet-Eget-Haroim, Jehu spotkał braci Achazjasza, króla judzkiego, i zapytał ich: kto wy jesteście? A oni odpowiedzieli: jesteśmy braćmi Achazjasza i wybraliśmy się, aby pozdrowić synów królewskich i synów królowej matki. Wtedy rozkazał: pochwyćcie ich żywych. I pojmano ich żywcem, a on kazał ich zabić co do jednego przy studni Bet-Eket w liczbie 42 mężczyzn i nie pozostawił nikogo z nich przy życiu. Kiedy czytamy te kolejne wersety 10 rozdziału, to aż się włos jeży na głowie. Ale pamiętajmy, Pan Bóg nakazał wyniszczyć cały ród Achaba. Boży sąd był niesamowity w tym momencie, jaki miał wykonać właśnie namaszczony przez proroka król Jehu. W czasach końca ci, którzy kiedyś popierali odstępczy system Babilonu, wystąpią przeciwko tym, których kiedyś wspierali. Księga Apokalipsy przedstawia to jako 6. plagę, gdy wyschną wodę Eufratu, aby przygotować drogę królom ze wschodu, czyli Panu Jezusowi i Jego orszakowi.
Synowie Achaba zostali z rozkazu Jehu zabici przez swoich opiekunów. Biblia uczy bardzo wyraźnie o odłączeniu się sprawiedliwych od bezbożnych. Tutaj mamy obraz, co się stało z Ahazjaszem, który jakby popierał działanie Jehorama, i co się stało potem z tą grupą 42 mężczyzn, którzy powiedzieli, że jesteśmy braćmi Ahazjasza. Oni również ponieśli śmierć, dlatego że kolaborowali z odstępczym królem. Jeżeli Pan Bóg mówi, co ma za udział wierny z niewiernym, to co my na to robimy najczęściej? Ja sobie tylko trochę popatrzę na ten grzech. Przecież ja tylko włączam telewizję, żeby zobaczyć, co się dzieje. A Biblia mówi, kto patrzy na przelewaną krew, kto patrzy na cierpienie, kto patrzy na zło. Pan Bóg mówi, żebyśmy tego nie robili. Ale mówimy, nie, Panie Boże, ja tylko trochę popatrzę. I nam się wydaje, że możemy Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek jednocześnie. Biblia mówi, co za dział między sprawiedliwym a bezbożnym. Popatrzmy, jak my często w naszych zachowaniach, jacy my jesteśmy letni, bo myśmy się przyzwyczaili, no wszyscy to robią, no to przecież ja nikogo nie zabijam w tym momencie, ja tylko oglądam. Ale zapominamy o tym, że te obrazy, które oglądamy, nasz umysł koduje, zapamiętuje. Nasz ten cudowny komputer, który Pan Bóg nam stworzył. I teraz patrząc na dalszy rozwój sytuacji, to jeszcze nie koniec tych Bożych sądów. Patrząc dalej, Biblia mówi w wierszu 15 i 16 o ciekawym spotkaniu. A wyruszywszy stamtąd, król Jehu, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił, zapytał go, czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział, tak jest, tak jest. Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie, do Rydwanu. A potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim Rydwanie. Powstaje teraz takie pytanie, kim był Jonadab, syn Rekaba, którego spotkał Jehu? Otóż w księdze Jeremiasza jest bardzo ciekawa wzmianka o potomkach Jonadaba. Jeremiasz napisał tak, nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc, nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. I nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic i nie miejcie na własność, ale mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. Ciekawe sprawozdanie. Jonadab, syn Rekaba, zabronił, aby nie pili wina ani oni, ani ich synowie na wieki. Czego symbolem jest wino w Piśmie Świętym? Grzech. Zepsucia. Sok gronowy jest błogosławieństwem w Biblii. Ale wino alkoholowe, które ludzie tak się lubują w nim, ono jest symbolem grzechu. Ono jest symbolem odstępstwa. A więc Pan Bóg chce, żebyśmy my nie pili grzechu tego świata. Nie tylko alkoholu, ale żebyśmy nie pili tego grzechu, który jest rozlewany w tej chwili coraz szerzej przez media. Te wszystkie plotki, te wszystkie pomówienia, te wszystkie kłótnie, gdzie się ciągle kłócą. A my kibicujemy, o, ale mu powiedział, ale mu dołożył. Ci potomkowie Jonadaba to byli bardzo szczególni ludzie. Jonadab, jak tutaj widzimy, był człowiekiem szczerego serca. I jego rodzina nie piła wina, nie siali ziarna, mieszkali w namiotach, ponieważ byli jedynie gośćmi na ziemi. I ten świat nie był ich domem. Byli pielgrzymami. A więc można powiedzieć, że Jonadab jest symbolem ostatniego pokolenia ludu Bożego w czasach tuż przed przyjściem Pana Jezusa. Będą żyć niebem, a na ziemi będą jedynie gośćmi.
I gdy powróci Pan Jezus, to zabierze ich do swojego rydwanu, tak jak Jehu zabrał Jonadaba do swojego rydwanu. Wspominaliśmy już, że Jehu jest w pewnym sensie symbolem na Pana Jezusa. W 9 rozdziale jest powiedziane, że jak oni zobaczyli, jak Jehu jedzie do Jezreel i obserwowali go na odległość i mówią tak, że nikt tak nie jedzie na koniu szalenie jak Jehu. I już na odległość byli w stanie rozpoznać, że to Jehu jedzie na koniu. Jak nasz Pan będzie wracał, nie da się go pomylić z nikim innym. Chociaż Jehu miał swoje wady, miał swoje ułomności jak każdy, ale jest symbolem na Pana Jezusa, który kiedy powróci, z jednej strony weźmie swój lud, ale z drugiej strony ukaże grzech i zło i nie będzie wtedy już żadnej litości dla grzechu i zła. Werset 17 mówi tak. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. A więc Jehu realizował krok po kroku Boży plan wyniszczenia rodu Achaba. I potem od 18 wersetu czytamy następującą historię. Potem Jehu zabrał cały lud i rzekł do niego: Achab mało służył Baalowi, Jehu służyć mu będzie więcej. Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli i wszystkich jego kapłanów. Niechaj nikogo nie braknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu. Ale Biblia mówi dalej, lecz Jehu czynił to podstępnie, ażeby wytępić czcicieli Baala. Tak jak wspomniałem, nie był ideałem, a więc uważał, że musi posłużyć się kłamstwem, aby wykonać Boży plan, Boży sąd. Werset 20 mówi tak. Jehu nakazał więc, obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala. I oni obwołali. Potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli tedy do świątyni Baala i wypełniła się świątynia Baala po brzegi. Następnie kazał przełożonemu szatni: wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala. I wydał im szaty. W Biblii mamy też takie pojęcie szaty sprawiedliwości. Czysta szata sprawiedliwości Pana Jezusa ma być dana komu? Ludowi Bożemu. Tym, którzy wierzą w Pana Jezusa. Tutaj jest mowa o szacie, która ma być wydana komu? Bałwochwalcom prorokom Baala, bałwochwalcom tym, którzy czczą Baala. A więc szatan ma też swoją szatę dla swoich zwolenników. I chce, żeby ludzie tę jego szatę przyjmowali. A więc, aby ostać się na Bożym sądzie, my potrzebujemy szaty sprawiedliwości Pana Jezusa. W przypowieści o uczcie weselnej Pan Jezus pokazał, że kiedy król przyglądał się zaproszonym gościom, którzy przyszli na tę ucztę, okazało się, że gość był jeden, który nie miał tej szaty, którą król wysłał. Gdy wszedł król, mówi Biblia, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieubranego w szatę weselną i powiedział do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? Jak się zachował ten gość? Biblia mówi, że on nie miał. Co to znaczy, że on nie miał? To znaczy, że zdał sobie sprawę z tego, że zlekceważył szatę, którą mu przysłał król i nie miał nic na usprawiedliwienie, że tej szaty nie założył. Do niego należało tylko założyć tę szatę i przyjść na ucztę. A on ją zlekceważył. Przyszedł w swoim ubraniu. W chwale, można powiedzieć, swoich uczynków, swoich zasług. Prorocy mówią, że zanim nastanie wesele baranka, będzie miał miejsce właśnie sąd przedadwentowy. I my dobrze wiemy, że ten sąd już się odbywa. To ponad 100 lat już ten sąd się odbywa. Ten sąd ma na celu zbadać, czy mamy na sobie szatę sprawiedliwości Pana Jezusa. Tylko posiadanie tej szaty pozwoli na wejście do Bożego Królestwa.
I ten człowiek z przypowieści został niestety z sali weselnej usunięty. A Księga Apokalipsy mówi nam wyraźnie, że zbawieni mają białe szaty i służą Bogu w Jego świątyni. Tutaj, w tej historii króla Jehu, to bezbożni otrzymują szaty i mają przyjść do świątyni Baala. Ci, którzy są w szatach, stracą swoje życie. A więc tu też Pan Bóg mówi o sądzie. Jest tu pokazany sąd. I 23 werset mówi tak. A gdy Jehu wszedł wraz z Jonadabem, synem Rekaba, do świątyni Baala, rzekł do czcicieli Baala: zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. Co jest zatem celem sądu? Celem sądu jest przede wszystkim oddzielenie sprawiedliwych od bezbożnych. To jest celem sądu. A więc żaden wierny Bogu człowiek nie zginie, a zginą tylko ci, którzy odrzucili Bożą łaskę i sprawiedliwość, którą daje Pan Jezus. Wszyscy odstępcy, wszyscy buntownicy poniosą karę. 24 werset i dalej Biblia mówi tak. Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu tymczasem ustawił sobie na zewnątrz 80 wojowników i rzekł: jeśli by ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. Gdy tedy zakończono składanie ofiar całopalnych, powiedział Jehu do gońców i adiutantów: wejdźcie tam i wybijcie ich, niech nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy i adiutanci wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali ich i doszli aż do baszty świątyni Baala. Potem wynieśli bałwany ze świątyni Baala i spalili je. Następnie rozbili posąg Baala, zburzyli też świątynię Baala i uczynili z niej kloaki. I tak jest aż do dzisiaj. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela. Dlaczego tak dokładnie Biblia opisuje usunięcie tego kultu? My mówimy, tak, to było 3000 lat temu. Dzisiaj już nie ma kultu Baala. Wszyscy są tacy do Boga otworzeni, otwarci. A okazuje się, że świat się nie zmienił. Kult Baala w innej formie dalej dokładnie się odbywa. To, czego dokonał wtedy Jehu, można nazwać prawdziwą reformą. Prawdziwą reformą. Zamienić świątynię Baala na kloaki, to trzeba było mieć odwagę. Dalej Biblia mówi nam od wiersza 29. Jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił. Od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Rzekł tedy Pan do Jehu: ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach, i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia. Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana, Boga Izraela. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, w które wciągnął on Izraela. Szkoda, Jehu nie poszedł za ciosem. Nie wykonał wszystkiego, co należało zrobić. A więc usunął konsekwencje grzechów Jeroboama, ale nie ruszył samego grzechu, czyli nie ruszył tych złotych cielców, które kazał wybudować za swojego życia Jeroboam. I dla nas jest taka lekcja. Jeśli reforma zostanie niedokończona, to będzie stanowić dla nas zagrożenie. Czasami idziemy do dentysty i usuwamy ząb. I dentysta usuwa, ale coś tam zostanie z tego zęba. Nie do końca jest usunięte. A my sobie wracamy, to się wszystko zabliźnia, goi się niby. Ale po pewnym czasie coś się zaczyna znowu dziać. Organizm poprzez ból daje nam sygnał, że nie wszystko zostało usunięte. Jak to duchowo teraz przełożyć?
Jeśli zachowamy sobie takie dwa złote cielce, do których jesteśmy tak mocno przyzwyczajeni, to będą skutecznie odciągały nas od pełnej relacji z Bogiem. I potem możemy się dziwić, dlaczego zanosimy modlitwy, a Pan Bóg nie odpowiada. I nie mamy błogosławieństwa jako zbór na przykład. No ale mówię, no Panie Boże, no przecież tyle rzeczy już zostawiłem dla Ciebie i jeszcze to miałbym jeszcze zostawić. Panie, no jeszcze miałbym te papierosy zostawić, no wszystko mam zostawić już tych przyjemności. A Pan Bóg jest naprawdę wspaniały i On wie, że jeżeli zostawimy jakiś element, który będzie znowu puszczał i odbijał i będzie zaśmiecał to, co do tej pory Pan Bóg zrobił w naszym życiu. Na przykład historia reformacji XVI wieku, można powiedzieć, że w pewnym sensie też była prowadzona z woli Bożej, tak jak to, co miał zrobić król Jehu, o którym mówimy dzisiaj. I ta protestancka reformacja, podobnie jak ta reformacja, którą dokonywał król Jehu, niestety, ale była niekompletna, nie była do końca zrobiona. Luter zaczął pewne rzeczy, ale już nie było kontynuatorów, którzy by konsekwentnie poszli dalej. Mimo że Luter powiedział, ja odłożyłem jeden kamień, a wy musicie resztę odłożyć tych wszystkich kamieni, które przysłoniły Bożą prawdę. Niestety takie dwa złote cielce z czasów reformacji, które nie zostały pokonane, a więc kult niedzieli i prawda o nieśmiertelności duszy. Do dzisiaj one są wywyższane przez wielu chrześcijan. Do dzisiaj wielu chrześcijan świętuje niedzielę i wierzy w duszę nieśmiertelną. A więc gdyby wtedy oni podeszli konkretnie i nazwali po imieniu pewne sprawy, a więc gdy w naszych czasach oczekujemy na powrót Pana Jezusa, Pan Bóg oczekuje całkowitej i trwałej reformacji w naszym życiu. Nie pokazowej reformacji, takiej niedokończonej reformacji, ale reformacji, która prowadzi do uświęcenia, do przemiany charakterów naszych, żebyśmy odzwierciedlali charakter naszego Pana. A więc mamy być przekonani, że szata sprawiedliwości Pana Jezusa to jest jedyna szata, która ma znaczenie. Każdego dnia coraz bardziej powinniśmy wzrastać na podobieństwo Jego charakteru i oczekiwać właśnie tego wspaniałego wydarzenia, jakim jest Jego powrót. Życzę Wam, drodzy, i również sobie, abyśmy przyjęli zwycięstwo Pana Jezusa nad każdym złotym cielcem grzechu, jaki jeszcze ma miejsce w naszym życiu. Duch Święty nam to będzie pokazywał, objawiał. Nie lekceważmy tego, co nam pokaże. Odłóżmy je, wyrzućmy je, żeby się nie okazało, że te złote cielce spowodują, że my zostaniemy niezbawieni. Jedynym naszym najbezpieczniejszym miejscem to jest trwać w Panu Jezusie Chrystusie każdego dnia i każdej godziny naszego życia. Tak jak powiedział do apostołów, trwajcie we mnie, a ja w was. To nie oznacza nic innego jak mieszkajcie we mnie. Mieszkajcie we mnie. I kiedy robimy pewne rzeczy w naszym życiu, kiedy patrzymy na pewne rzeczy, które ranią Pana Jezusa, to wtedy się zastanówmy, czy to nie jest ten złoty cielec, którego należy odrzucić. I patrzeć na to, na co chciałby patrzeć Pan Jezus. Oczy nasze to jest taki zmysł, poprzez który najwięcej zła nasz mózg chłonie. Najwięcej zła. A więc prośmy Pana, aby nauczył nas wykorzystywać nasze oczy do patrzenia zawsze w tym kierunku, w którym On patrzy. Biblia mówi, patrzcie na Jezusa, obejrzyjcie się na Niego. I to jest ta wspaniała dla nas dobra wiadomość, bo Pan Jezus nigdy nas nie zawiedzie. Jemu i tylko Jemu niech będzie za to wszystko chwała. Amen. Amen.